nie ma żadnego kłopotu z tak zwaną sztuką współczesną, czy czegoś podobnego, a dyskursy, opowieści, jakie my tworzymy na akademiach, często spełniają dokładnie odwrotną rolę niż ta, którą spełniać powinny. Czyli zamiast pomagać w rozumieniu sztuki, tworzą bariery, całe otoczki skomplikowanych słów, które bynajmniej nie są niezbędne do tego, by sztukę rozumieć. I mam takie wrażenie, że w przypadku sztuki nowoczesnej myśmy na uniwersytetach wykonali bardzo złą robotę. Czyli to w dużym stopniu my odpowiadamy za to, że sztuka ta ma opinię niezrozumiałej. Stworzyliśmy wiele kategorii, które fałszują właściwie obraz tej sztuki i utrudniają jej przyswojenie. Ja oczywiście w tej chwili generalizuję, czyli to nie jest tak, że nie ma na uniwersytetach ludzi, którzy naprawdę próbują zrozumieć sztukę. Ale bardzo wiele z tego, co jest robione, jest raczej częścią uniwersyteckiej licytacji, w której jest się im bardziej niezrozumiałym, tym wyżej w hierarchii. Więc w interesie jest raczej zaciemnianie z obrazu niż jego objaśnianie. Ja sobie, proszę Państwa, postanowiłem skupić się na tym, co może nam przeszkadzać w rozumieniu współczesnej rzeźby, czy rzeźby nowoczesnej w ogóle, i na pewnego rodzaju opozycjach, kalkach, terminach, które nieobjaśnione mogą tworzyć pewnego rodzaju bariery, ponieważ te bariery są tworzone w dużym stopniu przez oczekiwania. Zasadniczy problem polega na tym, że w kontakcie ze sztuką nowoczesną w ogóle często zawodzi nasz zestaw oczekiwań, który wiążemy z samym słowem sztuka, z tym, czego się możemy spodziewać przy tego rodzaju kontakcie i które przedstawiało się nam tradycyjnie jako oczywiste. Później mamy z tego takie na przykład wrażenie, że istnieje konflikt między tak zwaną tradycją a sztuką współczesną. Tymczasem ta tradycja okazuje się być niczym innym, jak pewnym wyimaginowanym obrazem sztuki, które sobie stworzyli ci, którzy nas kształcili. I często z samą tradycją artystyczną niewiele ma wspólnego i później nie rozumiemy nie tylko sztuki współczesnej, ale tej dawniejszej również. Bo to jest tak, że albo sztuka współczesna nie jest problemem, albo problemem jest i stara sztuka jest współczesna. Bo tak to się najczęściej układa. Ja sobie tutaj wpisałem kilka takich pojęć, wokół których są kontrowersje. Czyli na przykład ktoś, kto wchodzi do galerii sztuki współczesnej, albo przychodzi oglądać rzeźbę w plenerze, może mieć zawiedzione oczekiwania w stosunku do tego, jak widzi relacje między sztuką a naturą. Czyli ma pewne oczekiwania, przy których, mówiąc najprościej, oczekuje, że sztuka w jakiś sposób będzie światem kopiowania natury, będzie tworzyła jakiś drugi, iluzoryczny byt, który będzie powtórzeniem z świata naturalnego, że więcej jeszcze dobra sztuka to ta, która tworzy iluzję tego, co naturalne. Więcej jeszcze, ten odbiorca może być przekonany, że taka była koncepcja sztuki tradycyjnej, a sztuka współczesna w jakiś sposób to zerwała. Otóż nie zerwała w żaden sposób. I teraz musielibyśmy zwrócić uwagę na parę rzeczy. Taki pomysł, że sztuka jest naśladowaniem natury, pojawia się bardzo późno. W Grecji nie pisze o tym żaden rzeźbiarz. Pojawia się to u kilku filozofów i to jest też u filozofów kontrowersyjne. Natomiast w teorii rzeźby pojawia się to dopiero w XV wieku. Jako hasło imitazione della natura u włoskich rzeźbiarzy. Teraz zdawałoby się, że my to w jakiś sposób odrzucamy. Nie, jeśli pamiętamy, czym jest natura dla tych wszystkich autorów. Bo my sobie podkładamy pod tradycyjne słowo natura nasze własne rozumienie, że natura to tyle, co przyroda. Tymczasem, kiedy XV-wieczny rzeźbiarz czy malarz pisze natura, ma na myśli coś, co my wypowiadamy raczej, kiedy mówimy o naturze rzeczy. Mówimy o czymś, co leży w naturze tego, a nie leży w naturze tego. Przedstawić zatem naturę oznacza nie kopiować to, co widać, ale wejść do samej istoty rzeczy. Spróbować zrozumieć to, czym ta rzecz rzeczywiście jest i znaleźć w sztuce najbardziej adekwatny środek dla zaprezentowania tego. Czasami pokazanie natury rzeczy wymaga wręcz zaprzeczeniu tego, jak przedmiot wygląda. I to wcale nie jest specyfika sztuki współczesnej. Kiedy patrzycie Państwo na formy sztuki współczesnej, zestawiacie je z tytułem i próbujemy odnaleźć związek między tym, co przedstawione, a przedstawieniem, warto pamiętać, że ten związek nie musi się opierać na żadnej formie wizualności, żadnej formie podobieństwa, że może to być związek o charakterze refleksyjnym, że pożyczając słowo od filozofów, dzieło sztuki wystawia istotę pewnego bytu i wystawia ją, jeśli ma być dziełem sztuki istotnym, w sposób niebanalny, który wielokrotnie przeczy naszemu potocznemu doświadczeniu tej rzeczy, ponieważ w sztuce
żadna rzecz naturalna czy jakakolwiek inna nie zachowuje swojego codziennego sposobu istnienia. Można powiedzieć, że w sztuce rzecz dopiero ujawnia to, czym jest. Widzimy to w takich prostych gestach, jak niektóre instalacje. Co się dzieje z butami, które macie Państwo na nogach? One nie ujawniają tego, że są butami. Są narzędziem do chodzenia, są wygodne lub niewygodne, są znakiem może naszego statusu ekonomicznego i tak dalej. Co się jednak stanie z butami tymi samymi, które po prostu artysta położy w galerii? Nagle one zgłoszą pretensje do istnienia, chociaż teoretycznie są tym samym przedmiotem. Będą prowokowały innego rodzaju podejście, ponieważ sprowadzą nas do pytania o to, czym właściwie są, czym są te rzeczy całkowicie przeoczane. Otóż my na co dzień, w naszym codziennym kontakcie ze światem, przeoczamy to, czym świat jest. Kontakt sztuki z naturą jest wystawianiem tego, co może być. Można to robić na najróżniejsze sposoby. W żadnym razie nie oznacza to naśladowania tego, co widzimy. Albo raczej naśladowanie tego, co widzimy, jest tylko jednym, może najmniej zajmującym sposobem, na jaki można wypowiadać tak zwaną naturę rzeczy. Ten związek z naturą w sztuce nowoczesnej zresztą może mieć nieco inny charakter. Kiedy niektórzy mają zawiedzione oczekiwania i mówią z oburzeniem, że rzeźba albo obraz, jaki właśnie widzieli, ma się nijak do natury, to traktują zobowiązanie sztuki względem natury jako pewnego rodzaju wartość, jako właśnie zobowiązanie, że sztuka jest zobowiązana do pewnego rodzaju mierzenia się z naturą. No dobra, nawet niech tak będzie, ale co to znaczy mierzyć się z naturą? Paul Cézanne wierzył w to, że mierzenie się z naturą jest absolutnym obowiązkiem sztuki, ale definiował je zupełnie inaczej. Napisał w jednym ze swoich listów, że zadaniem sztuki jest stworzenie harmonii równoległej względem natury. A więc harmonii, która nie naśladuje natury, nawet nie próbuje jej wypowiedzieć, ale bierze sobie za wzór harmonijność przedmiotu naturalnego i stara się wytworzyć zupełnie nowy, autonomiczny przedmiot, który niczego nie naśladuje, ale który jest tak harmonijny jak sama natura. To, że sam Cézanne mówił, że kiedy skończy obraz, stawia go naprzeciw jakiejś rzeczy, która jest naturalna, którą, jak pisze, stworzył Bóg. Góry, strumienia, czegokolwiek. Jak mówi, nie chodzi o to, czy góra na obrazie wygląda jak góra. Cézanne pisał, że kryterium jest inne. Obraz wytrzyma porównanie albo się zawali. Czyli jest doskonały w swojej harmonii jak element naturalny, albo zostanie niejako obalony przez samo piękno natury. To jest test naturalności dla Paula Cézanne'a. Sytuacja więc z naturą może być bardzo skomplikowana. I to nie jest tak, że sztuka nowoczesna i sztuka tradycyjna się tak bardzo pod tym względem różnią. Oczywiście, że różnią się taktyki, różnią się formy i tak dalej, ale jest to pewna kolejna odsłona ciągnącego się od tysiącleci z swoistego dramatu relacji rzeźby i natury. Dramatu, który rozpoczyna się z pierwszą rzeźbą i na przykład z pierwszym odrzuceniem naśladownictwa przez rzeźbiarzy neolitycznych. Gdyby komuś się wydawało, że to jest dwudziestowieczny czy dwudziestopierwszowieczny pomysł. To nie jest jedyna relacja. Bo ta relacja z naturą jest czymś, o czym myśli zawiedziony widz. Ale widz może być zawiedziony w Galerii Sztuki Współczesnej jeszcze z innego powodu. Dlatego na przykład, że o relacji z naturą pomyślał, ale może sobie ją uprościł, ale na przykład zupełnie nie pomyślał o tym, że to, co widzi, może być w relacji nie z jakimkolwiek przedmiotem materialnym, ale z myśleniem. I że być może odpowiednika, czy też źródła tego, co widzimy, trzeba szukać w świecie myśli, a nie w świecie rzeczy, które postrzegamy i tak dalej. I oczywiście, że można tu się posunąć tak daleko jak sztuka konceptualna, czyli pozwolić przedmiotowi zniknąć za myślą, stać się tylko nosicielem myśli. Czy to jest taki nowy problem? Powiem Państwu coś takiego. Ten problem został opisany w 1822 roku, kiedy nie było jeszcze żadnej sztuki nowoczesnej, przez niemieckiego filozofa Hegla w jego wykładach o estetyce, kiedy Hegel zastanawiał się nad związkiem filozofii i sztuki. I mówił, że w pewnym momencie one zaczęły się tak bardzo do siebie zbliżać, że właściwie można sobie wyobrazić, że sztuka stanie się filozofowaniem innymi metodami. Nie za pomocą języka, ale na przykład za pomocą przedmiotów. Że można postawić to samo pytanie filozoficzne, filozoficznie lub artystycznie. Można zapytać, czym jest sztuka. Pytanie filozofa, artysta nie musi na to odpowiadać. Artysta sztukę robi, nie musi jej definiować, ale filozof chce wiedzieć, czym jest sztuka. Można napisać traktat, ale można postawić przedmiot, który do tej pory sztuką nie był. Na przykład
pisuar i dać mu tytuł fontanna, albo puszkę zupy Campbella. I co się stanie? No ten przedmiot stanie się sztuką. I nagle się okazuje, że ten przedmiot mówi nam więcej o naszym rozumieniu sztuki. Że Państwo, jak ktoś krzyknie, to nie jest sztuka, to już się nabrał, bo w momencie, kiedy krzyknął, to nie jest sztuka, zgodził się, że ten przedmiot mu krzyczy w oczy, jestem sztuką. Wszedł w grę, którą ten przedmiot zaczął. Co bardzo ciekawe, Hegel się zastanawiał nad rzeźbą, malarstwem i poezją jeszcze w trzecim dziesięcioleciu XIX wieku i zastanawiał się, jak będzie wyglądała taka sztuka, która się z filozofią zupełnie pobrata. I właściwie dał wówczas świetny opis sztuki połowy XX wieku i tej sztuki, którą znamy po dzień dzisiejszy. On nazwał to końcem sztuki. I to wszyscy później konserwatywni krytycy pochwycili. Tylko że dla Hegla to nie była żadna tragedia. Koniec sztuki oznaczał u niego tyle, że przestanie być ona czymś osobnym od filozofii. Że te dwie rzeczy, myślenie i tworzenie sztuki, stopią się w jedną nową całość. I może, podejrzewał Hegel, dawne słowo sztuka będzie bardziej przeszkadzać niż pomagać w rozumieniu tej nowej całości. Proszę Państwa, to co do tej pory krótko Państwu powiedziałem, dotyczy sztuki nowoczesnej w ogóle. Nie dotyczy oczywiście sposób jakiejś szczególnej rzeźby. Jest jeszcze jeden problem, który dotyczy sztuki nowoczesnej w ogóle. Skoro mówimy o tego rodzaju relacjach, relacji względem natury, relacji względem myślenia, czy też pojęcia, jak Państwo wolicie, to jeszcze warto powiedzieć o relacji przedmiotu artystycznego względem niego samego. Czyli zdolności do swoistego samostanowienia, czy autonomizacji tego, co się w sztuce może dokonywać. Kiedy takie myślenie o tym, że przedmiot artystyczny mógłby stać się prawdziwie samoistny, czyli nie potrzebować niczego zewnętrznego, żadnego odniesienia do tego, co widzimy, żadnego komentarza filozoficznego i tak dalej, zostało po raz pierwszy sformułowane pod koniec XIX wieku jako wynik przemyśliwania tego, co się w ogóle do tej pory ze sztuką działo. Co bardzo charakterystyczne, wówczas się ujmowało to w innym słowie, bo pod koniec XIX wieku rzeźbiarze, malarze i poeci mówili o muzyczności. Ta muzyczność wcale nie oznaczała naśladowania muzyki. Chodziło o coś innego. O to mianowicie, że oni patrzyli na muzykę w przekonaniu, że czysta muzyka instrumentalna ma taką mianowicie zaletę, że jest światem sama w sobie. I nie potrzebujemy żadnego odniesienia poza utwór instrumentalny, żeby ten utwór mógł go zrozumieć. Kiedy ktoś patrzy na obraz abstrakcyjny i mówi, nie wiem, nie ma sensu i tak dalej, czy na abstrakcyjną rzeźbę, to zapytajcie go Państwo, dlaczego słuchając sonaty Beethovena nie mówi tego samego? Ona jest też czysto formalnym światem w sobie i nie odnosi się do niczego na zewnątrz niej. A jednak sankcja tradycji mówi, że nie protestujemy przy sonacie Beethovena. To dla Państwa ciekawości. Pierwsi ludzie, którzy słyszeli taką muzykę, też protestowali. Kiedy po raz pierwszy wykonano niemiecką sonatę we Francji, pod koniec XVIII wieku z sali rozległ się sławny okrzyk: sonato, czego ty ode mnie chcesz? To, co zrobili ci niemieccy kompozytorzy, którzy wyrzucili tekst i dali czystą formę dźwiękową w ruchu, było tak niezrozumiałe, jak malarstwo abstrakcyjne dla części publiczności później, ale należało do tego samego procesu. Więc mamy trzecią niejako relację, poza naturą i pojęciem, relację przedmiotu artystycznego do siebie samego, jego zdolność do bycia czymś autonomicznym. To dotyczy, jak mówiłem, wszystkich właściwie dzień sztuki, na równi. Ale są jeszcze rzeczy, które decydują specyficznie o tym, co się stało w nowoczesnej rzeźbie. Niektóre dziedziny sztuki mają coś takiego jak zdefiniowany materiał. Muzyk zawsze się mierzy z dźwiękiem. Jego, no chyba, że to jest Nam June Paik. To może zrobić to nieco inaczej. Możliwe są wyjątki. Ale standardowo muzyk mierzy się z określonym materiałem. Materiał stawia opór. Dzieło sztuki jest grom między tym, co jest w stanie wnieść artysta, a oporem, jaki stawia materia. Martin Heidegger, jak komentował istnienie dzieła sztuki, mówił o czymś takim jak rysa i to nie była metafora. Jemu chodziło o to, że to, co widzimy w rzeźbie, rysa po dłucie i tak dalej, to jest miejsce, w którym ludzki świat wdziera się w materię. Zostawia po prostu pewien ślad owego szczęśliwie w udanym dziele sztuki rozwiązanego konfliktu między tym, czego chce, Heidegger mówił, ziemia, sama materialność, cokolwiek, na czym pracuje człowiek, który wnosi świat.
A więc czysto ludzki element w tą materialność. Ale rzeźba stoi wobec bardzo różnych materiałów. Kiedy więc oglądamy rzeźbę współczesną, jeśli władze muzealne na to pozwolą, no to może wypadałoby jej także dotknąć, żeby zrozumieć specyfikę materiału, żeby zrozumieć, jakie cechy tej rzeźby są dyktowane przez pewien określony materiał. Inaczej się rzeźbi w glinie i inaczej się rzeźbi w stali. Dyktuje ona inne formy, inne rozwiązania, innego rodzaju układy. I to zapośredniczenie przez specyficzny stosunek materiału w XX-wiecznej i XXI-wiecznej rzeźbie zostało wydobyte jak nigdy wcześniej, ponieważ zerwano z definicją materiałów dziedziczonych. Więc następny element, który jest już nie tylko specyficznie rzeźbiarski, ale rzeźbiarsko-architektoniczny. Jak Państwo pewnie wiecie, jeśli się sztuką interesujecie, przed II wojną światową w Polsce istniała pewnego rodzaju polemika artystyczna między Strzemińskim a Kobro dotycząca koncepcji unizmu, dlatego że problem polegał na tym, że ta znakomita koncepcja Strzemińskiego, działająca świetnie w malarstwie, wydawała się nie bardzo działać w rzeźbie. Jednym z zasadniczych problemów Kobro było rozstrzygnięcie o tym, na czym właściwie polega różnica między dziełem malarskim a dziełem rzeźbiarskim i dlaczego ten postulat absolutnej jedności, który działa świetnie w malarstwie, zaczyna zawodzić, albo przynajmniej inaczej musi być rozwiązane, kiedy mówili o dziele rzeźbiarskim. I wówczas Katarzyna Kombro zwróciła uwagę na pewną fundamentalną cechę rzeźby. Myślę, że rzeźba nie ma ramy. Mówiąc krótko, obraz jest zamknięty w ramie. Dzięki temu obraz staje się rzeczywistością osobną. Jego jednolitość może być zapewniona poprzez odcięcie obrazu od świata. Temu służy rama, która w sensie fizycznym odcina wszystko, co nie jest obrazem. A rzeźba? Rzeźba nie mając ramy, każdym swoim fragmentem wchodzi w interakcję z otoczeniem. Każdy fragment rzeźby jest inaczej usytuowany względem ściany, drzewa, jeśli to jest na zewnątrz, czynności, jakich dokonujemy i tak dalej. Stąd pomysł Kobro. Jednolitość w jej ujęciu dzieła rzeźbiarskiego nie opiera się na zamknięciu go jak obrazu, jako perfekcyjnego organizmu, ale opiera się na zorganizowaniu w system wszystkich relacji, w jakie rzeźba może wejść z otoczeniem. Temu służy na przykład w rzeźbach samej Katarzyny Kobro relacja między formą a kolorem. Forma, która ujednolica i kolor, który rozbija tą formę i pozwala na różnicowanie z relacji, w jakich znajdą się fragmenty rzeźby z fragmentami z otoczenia. I proszę Państwa, następna relacja, która jest dla rzeźby specyficzna, a raczej specyficznie na rzeźbę oddziałuje. Rzeźba jest nie tylko wewnątrz pewnej przestrzeni fizycznej, z którą wchodzi w interakcję. Rzeźba jest także wewnątrz pewnej określonej przestrzeni społecznej. I tutaj mamy kolejny element naszego złudzenia tradycyjności. Czyli są z nas, wśród nas tacy, którzy wierzą, że sztuka tradycyjna to ta sztuka, która wisi na ścianie w muzeum. Czyli zapominamy o tak zwanej rewolucji muzealnej, która polegała na tym, że dzieła sztuki pozbawiono ich pierwotnego otoczenia i przewieszono do muzeów. Wiele dzieł sztuki w ten sposób po prostu zniszczono. Były otoczone nie tylko innego rodzaju przestrzenią, były otoczone także siecią praktyk. Antropolog wizualny Hans Belting stawiał niedawno pytanie o to, jak się mógł narodzić obraz kultowy. I udzielił odpowiedniej odpowiedzi. Nie pytał tym razem teologów, co oni tam mają do powiedzenia na temat tego, dlaczego obraz jest święty. Zwrócił uwagę na coś innego. Dlatego, że my patrzymy na ikonę na przykład w galerii. Więc nie rozumiemy, że ikona jest czymś, co jest otoczone ludzkimi czynnościami. Obraz jest święty, bo ludzie przed nim klęczą, bo się do niego modlą, a nie dlatego, że teolog powiedział, że to ma taki, a nie inny filozoficzny czy religijny sens. To jest tylko przykład pokazujący, co się dzieje z dziełem sztuki, kiedy wyrwiemy je także z przestrzeni społecznej. I kontrtradycyjne było właśnie wykomponowanie sztuki z całej sieci tego, co ludzie wokół sztuki zawsze robili. Z całej sieci czynności i tak dalej. W sztuce XX-wiecznej w ogóle, ale w rzeźbie także można zaznaczyć niejako dwie tendencje. Tu nie jestem wcale oryginalny, bo to wielu teoretyków opisywało. Że część tej sztuki bierze to wyizolowanie za najlepszą monetę. I próbuje to wyizolowanie dzieła sztuki doprowadzić do jego ekstremum, szukając skrajnego zamknięcia, skrajnej autonomii i tak dalej. Ale nowoczesność artystyczna jest w tym samym czasie czymś dokładnie odwrotnym, a więc ruchem ku
odzyskaniu tych praktyk społecznych, z ruchem do odbudowy przestrzeni społecznej, ekonomicznej i jakiejkolwiek innej, w której dzieło sztuki funkcjonuje. Chyba nikt tego z taką konsekwencją nie robił jak Bauhaus w Niemczech i awangarda radziecka. W swoich najlepszych latach, czyli zanim w 1926 roku zdecydowano, że jednak rewolucja się inaczej ustosunkuje do sztuki awangardowej. Ja sobie ten bardzo krótki wykład pozwolę zakończyć takim bardzo przydługawym przywołaniem pisarza, a nie rzeźbiarza. Milana Kundery, który zwrócił uwagę na jedną rzecz. Jeśli Państwo cenicie sobie jego literaturę, a myślę, że wszyscy tak, to powinno nas zainteresować to, jak Kundera rozumie historię sztuk w Europie. Mówi, że zdaniem Kundery historia sztuk w Europie, wszystkich dziedzin sztuki, rozgrywa się w czymś, co on nazywa trzema odsłonami. Mówi, że ta pierwsza odsłona trwa od niepamiętnych czasów, o wiele dłużej niż może trwać jakakolwiek kultura europejska, aż do bardzo niedawna, a więc do przełomu muzealno-instytucjonalnego. Później mamy drugą odsłonę, która nam się prezentuje jako tradycja. To jest ta odsłona XVIII-XIX wieku. Jak mówi trzecią odsłonę, czyli modernizm i wszystko to, co po modernizmie. I proszę Państwa, w interpretacji Milana Kundery trzecia osłona jest nie zerwaniem z tradycją, tylko odrzuceniem najbliższej tradycji niechcianej i wielkim powrotem do pierwszej odsłony. To jest bardzo specyficzna wizja dziejów sztuki, w której muzyka Strawińskiego jest zestawiona z muzyką średniowiecza przeciwko operze XIX-wiecznej, na przykład, której malarstwo Kazimierza Malewicza jest zestawione z malarstwem ikon przeciwko malarstwu neoklasyków wieku XIX, w której rzeźba Donatella jest zestawiona razem z rzeźbą Brancusiego przeciwko akademikom w wieku XVIII i XIX, pokazując w jaki sposób ta druga odsłona dla Kundery jest odsłoną nieszczęścia. Jest odsłoną, w której sztuka się zupełnie pogubiła i stała się, jak on sam mówi, zbiorem rzeczy na ścianach i przy ścianach stojących i tak dalej, z którymi ludzie nie bardzo wiedzą, co mają począć. Żeby nie było, że Kundera jest sam, wbrew temu wszystkiemu, co widzimy i znamy na pamięć ze szkół. Państwo pamiętacie takie najgorsze szkolne nauczanie, prawda? Była Wielka Grecja, straszne średniowiecze, renesans zbawił sztukę, barok zwyrodniał i tak dalej. Wszyscy to znamy od podstawówki, jak to wyglądało. A przychodzi taki André Malraux, który wychodząc od sztuki nowoczesnej mówi, sztuka nowoczesna nam uświadomiła, że wielka pomyłka to był włoski renesans. Że wszystko było ze sztuką do tego momentu. A tutaj się wszystko wszystkim pomyliło. I sztuka straciła wszystko, to co miała w sobie najlepszego, odzyskała dopiero dzięki modernistom i awangardzie. I dlatego z samego Malraux sztuka nowoczesna jest powrotem do samej kwintesencji sztuki, a więc także problematyczności i nieoczywistości sztuki na miejsce gotowych rozwiązań świata edukacji, dydaktyki i tak dalej. Państwo jesteście częściowo z OSP, więc ja nie powinienem mówić źle o akademiach, ale sam pracuję na akademiach, więc siebie też przy tym wszystkim w jakiś sposób atakuję. Ale jeśli chodzi o tą tradycję i wszelkiego rodzaju akademizmy, to tylko Państwu powiem coś takiego, co Państwo pewnie wiecie. Kiedy powstawały pierwsze akademie muzyczne w Europie, protest złożyli kompozytorzy. Właściwie wszyscy najwybitniejsi. I opisywali, co się ich zdaniem stanie z muzyką, kiedy się stworzy kanony kształcenia. Protestował Ferenc Liszt, protestował Brahms, całą Europę podpisała listy protestacyjne przeciwko tworzeniu tego rodzaju instytucji. Sztuki wizualne miały swoje akademie dużo wcześniej, bo już od wieku XVI. Zanim przyszedł pomysł tworzenia tego rodzaju instytucji dla muzyki. Niech więc to wprowadzenie do rzeźby współczesnej zakończy się w takim razie krótkim stwierdzeniem. Jedyne, czego potrzebujemy, żeby naprawdę pozbyć się tak zwanych kłopotów w kontakcie ze sztuką współczesną, to uświadomienie sobie, że nasze oczekiwania są też historycznym przypadkiem. Są nie z częścią tego, czym sztuka jest i być powinna, tylko pewnej bardzo krótkotrwałej, wypracowanej tylko w XVIII i XIX wieku koncepcji sztuki, która jest utrwalona przez edukację i która jest traktowana jako oczywistość. Nie ma żadnego powodu, dla którego artysta w wieku XXI miałby przejmować się akurat decyzją XVIII-wieczną. Dlaczego nie XIII-wieczną?
Dlaczego nie dziewiątym z wiekiem, czy jakimkolwiek innym z, innym, z innym stuleciem? Czyli po prostu zadać sobie trzeba pytanie, czy jeśli moje oczekiwania zawodzą, to naprawdę jest coś nie tak ze sztuką, czy może z moimi oczekiwaniami? I to one powinny być zmienione i w jakieś zreformowane. W końcu tak się dokonuje rozumienie. Ten sam Martin Heidegger tłumaczył nam, że rozumienie rzeczy wygląda w taki sposób, że podchodzimy do jakiejś rzeczy i my wcale nie chcemy jej zrozumieć. My wiemy, czym ona jest. Szkoła nam powiedziała, to jest dzieło sztuki, tak wygląda obraz, my to wszystko wiemy. Przychodzimy, patrzymy na rzeźbę, to nie tak. Nasze rozumienie zawodzi. Jak mówi Heidegger, całe szczęście, bo to, że nasze rozumienie zawodzi, to jest dopiero początek koła rozumienia. Gdyby nasze rozumienie nie zawodziło, nie moglibyśmy zrozumieć nic. Więc może zadaniem rzeźby jest po prostu odebrać nam samozadowolenie z pewności rozumienia tego, czym jest rzeźba. Żebyśmy się za bardzo nie zadufali w tym, że my to już wiemy na mocy pewnych oczywistości. Dziękuję Państwu bardzo. Mam nadzieję, że Wam za dużo czasu nie zabrałem.